Cześć wam. Cześć. Czołem. Kierunek kręgielnia. Karol, ten twój test nie jest zły. Nawet nie był nudny. Może się przyda. Wracając do testu, nawet mnie wciągnął. To takie samopoznanie. Pokazuje, do jakich zawodów się nadajesz. No właśnie. Mi wyszło, że ta bankowość chyba nie dla mnie. Jak to? Przecież twój ojciec się tym zajmuje. Powinieneś mieć to we krwi. Według testu za mało jestem uporządkowany i dokładny. Nieraz w domu o to jest wojna. Muszę jeszcze się zastanowić. Zawody związane z administracją i gospodarką to działania, które pozwolą podejmować takie prace jak zarządzanie ludźmi, jak kierowanie zespołami, które realizują projekty, ale też analiza finansów, działania księgowe, a podejmowanie przyszłych projektów, które nie są jeszcze dokładnie rozpoznane. Żeby skutecznie działać w tych obszarach, trzeba być osobą obdarzoną umysłem analitycznym, konkretnym, a zarazem człowiekiem, który dobrze nawiązuje kontakty z innymi. Śmiałym, otwartym, zdecydowanym, potrafiącym wywierać wpływ i podejmować szybkie decyzje. Mi wyszło, że z Uniwersytetem Przyrodniczym to niezły pomysł na przyszłość. Rolnictwo i ogrodnictwo to zawody, które kojarzą się czasami tylko z pracą na wsi, na roli, ale to nowa, otwierająca się gałąź gospodarki, w której można znaleźć swoje satysfakcjonujące miejsce pracy. Zawody związane z rolnictwem i leśnictwem to również ogrodnictwo, które znajduje sporo zastosowań w warunkach miasta, w trakcie planowania przestrzeni zielonych, w trakcie organizowania terenów, które są miejscami rekreacji. Są to też zawody związane z rybołówstwem, z hodowlą zwierząt, z leśnictwem. To jest też ogrodnictwo, które pozwala satysfakcjonująco, ciekawie spędzić wiele czasu w kontakcie z naturą. To jedno z wymagań stojących przed osobami, które interesują się tymi zawodami. Trzeba lubić przyrodę, trzeba mieć ochotę na spędzanie wielu godzin w otwartym terenie, w kontakcie z naturą, w sytuacjach, które sprzyjają ekologicznemu życiu. Ja też nieźle wymyśliłem z tą politechniką. Tak czułem. Jestem umysłem ścisłym. Inżynieria i zawody techniczne wymagają dyspozycji, które są najczęściej rozpoznawane jako związane z fizyką, matematyką, z liczeniem i analizą. Ale to nie tylko analiza, to często też myślenie twórcze, kreatywne, konstruowanie, wyobraźnia przestrzenna. To są cechy, którymi powinien się charakteryzować kandydat do tych zawodów. Zawody dają bardzo duże spektrum możliwości, zarówno bycia inżynierem, który kreuje coś, rysując na desce kreślarskiej, która obecnie jest coraz częściej zamontowana w komputerze, ale to też możliwość nadzorowania wielkich budów, czy też działań na skalę mikrotechnologiczną. To zawody o bardzo dużej elastyczności, której wiele osób zainteresowanych techniką, zainteresowanych również matematyką i fizyką może znaleźć swoje dobre miejsce pracy. Panowie, wiemy, w jakim kierunku mamy iść. W co inwestować do matury? Ja nie do końca wiem, ale dzisiaj porzucajmy sobie.